Panie prezydencie, jesteśmy na ostatnim etapie budowy hali Urania w Olsztynie. Ten imponujący obiekt powstaje już od jakiegoś czasu i na pewno z niecierpliwością czekają na niego kibice takich klubów jak Indyk Polacy TS Olsztyn czy Warmia. Czy jest szansa, że już w tym roku zagrają na niej zawodnicy? Tak, 50 lat temu, dokładnie w 1973 roku, hala Urania została, jeśli chodzi o rozpoczęcie budowy, trwało to 5 lat, w 1978 roku została oddana do użytku. Od tamtego czasu doskonale wiemy, że praktycznie nie przeszła takiego gruntownego remontu, modernizacji. I w roku 2020, gdy rozmawialiśmy z marszałkiem, gdy się okazało, że są możliwości pozyskania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Warmii i Mazur na rewitalizację, ponieważ nasza hala Urania była i jest w obszarze rewitalizacji tej administracyjnej wyznaczonej przez Radę Miasta, oczywiście w naszym mieście, okazało się, że są możliwe do pozyskania środki, 131 milionów z Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Warmii i Mazur, a więc środki unijne. Natychmiast żeśmy przystąpili do aktualizacji dokumentacji. Dziękuję samorządowi województwa, panu marszałkowi Markowi Brzezinowi za wsparcie Komisji Europejskiej, która przyczyniła się również do tego, że realokowała środki, które wcześniej były przeznaczone na inne zadania. No i dzisiaj praktycznie od półtora roku realizujemy to zadanie. W tym roku na pewno hala będzie oddana dla naszych sportowców, a więc przede wszystkim wiemy dla znakomitych siatkarzy AZS Indykpol, którzy na ten czas musieli się wyprowadzić z Olsztyna. Dzisiaj oni odbywają zawody i mecze w Iławie, ale na pewno zapewniam, że w tym roku po prostu powrócą, bo w czwartym kwartale tego roku ta hala zostanie im udostępniona. Również no przecież mamy znakomite koszykarki z naszego klubu. Mamy znakomitych piłkarzy ręcznych z KKS, z klubu sportowego Warmia Travelland. Mamy również szczypiorniaka, mamy wiele innych sportów, które czekają na tę halę. Jestem przekonany, będą niebawem mogli z niej korzystać. Hala duża, ta część A to jest 4000 osób, jeśli chodzi o pojemność samych trybun. Oczywiście również jeśli dołożymy do tego ewentualnie możliwość wykorzystania w innych celach tej hali i dostawienia krzeseł na samym parkiecie, to zmieścimy 5000 widzów, a więc to jest, tak jak powiedziałem, jeden z obiektów. Drugim obiektem w tej chwili, który jest budowany, to jest tak zwana hala rozgrzewkowa. Ona miała być na 500 osób w ostatniej chwili. Teraz zmieniliśmy troszeczkę nasz projekt i przygotowujemy, ażeby mogła pomieścić i wydarzenia dużo większej rangi z kibicami, czy też udziałem publiczności do 1000 osób i takową ona będzie. No i oczywiście również mamy zaprojektowaną, już wybudowaną część tą lodowiska krytego, na które czekają, wiadomo, ci, którzy uprawiają sporty zimowe, no a przede wszystkim nasi shorttrackowcy, którzy chcą tutaj trenować. Także obiekt przeszło 200 milionów złotych, będzie kosztował, bardzo nowoczesny, nie tylko będzie służył naszym sportowcom, ale i również dla wydarzeń, czy to kulturalnych, czy również targowych, których mamy zaplanowanych już bardzo wiele. To wszystko przed nami, jestem przekonany, że ten rok na pewno zakończymy wydatkowaniem środków, które mamy do dyspozycji, zarówno na halę Uranie, jak i na rozwój transportu publicznego, jakim jest budowa tramwaju, a więc w sumie w budżecie miasta 701 milionów złotych. Drugie pytanie, o które pan redaktor zapytał, dotyczy triatlonu, a więc od 2013 roku organizujemy zawody triatlonowe nad naszym jeziorem Ukiel. Wiemy, że w 2014-15 znakomicie wyposażyliśmy nasze jezioro w pełną infrastrukturę. Mamy wspaniałe centrum sportowo-rekreacyjne, turystyczne. Wiemy, że czterokrotnie odbył się już Puchar Europy w naszym
ośrodku nad jeziorem Ukiel. Jednocześnie w ostatnim roku, 2022, były organizowane Mistrzostwa Europy, z czego byliśmy niezwykle dumni. Bardzo dobrze zorganizowane i jestem przekonany, że to będziemy kontynuować, bo już mamy termin zarezerwowany na koniec maja tego roku. Będziemy gościć znowu 250 osób, znakomitych triatlonowców z całej Europy, z 30 krajów i jestem przekonany, że będą to zawody bardzo wysokiej rangi, a Olsztyn staje się na pewno kolebką, jak i miejscem szczególnie predysponowanym do właśnie takich zawodów na powietrzu, w łonie natury, środowiska z pięknymi jeziorami i jednocześnie otoczeniem, które jest potrzebne zarówno sportowcom, jak i wszystkim nam, którzy tutaj w naszym pięknym mieście żyjemy. Serdecznie dziękuję za możliwość wypowiedzenia się na ten temat. Już gratuluję wszystkim zaraz nagrodzonym sportowcom w plebiscycie Gazety Olsztyńskiej. Wszystkiego najlepszego w nowym roku dla czytelników, dla słuchaczy, dla również widzów Gazety Olsztyńskiej.